Hospicja umierają powoli. Pandemia, wojna w Ukrainie, a przede wszystkim szalejąca inflacja. To wszystko daje się we znaki tym placówkom. Ich szefowie mówią wprost, dłużej tak nie damy rady. Bardzo trudna sytuacja jest m.in. w Hospicjum Cordis czy Hospicjum Królowej Apostołów Stanowa. Wzrosły koszty utrzymania działalności bieżącej. W związku z tym, jeżeli ja mam wyceniony w tej chwili już przy tych nowych stawkach osobodzień ponad 400 zł niewiele, a ja potrzebuję 800 zł na osobodzień, no to proszę sobie zauważyć, że tych pieniędzy jest ciągle za mało i mamy tego świadomość, że ich będzie jeszcze mniej. Władze hospicjów podkreślają, że dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia jest zbyt niskie. Pozwala pokryć koszty w wysokości około 60%, ale też nie w każdym województwie finansowanie jest takie samo. Środki do nas z miesiąca na miesiąc dopływają coraz mniejsze. Są nakazowe różne rzeczy, jak na przykład podwyżki, na które nie ma środków w ogóle. W związku z tym to jest proces, którego nie widać, bo wszyscy się do tej pory przyzwyczaili, że hospicja sobie radzą i że można nam dać 60% utrzymania, a my te 40% wypracujemy przez żebractwo. To między innymi proszenie mieszkańców o przekazanie swojego 1% podatku, czy organizacja imprez charytatywnych i zbiórka pieniędzy. Powagę sytuacji widzą nawet posłowie rządzącego Prawa i Sprawiedliwości. Jerzy Polaczek, Bożena Borys-Szopa, Marek Wesoły, Robert Warwas i Grzegorz Garza złożyli w tej sprawie interpelację do ministra zdrowia, w której wnoszą m.in. o zwiększenie finansowania hospicjów. Rekomendacja ze strony tutaj nas posłów do ministra zdrowia o przeanalizowanie możliwości zwiększenia udziału finansowania tych kosztów stałych z tego średniego poziomu w kraju między 50 a 60% do tych wskaźników europejskich, około tam 80%. Warto także pamiętać, że działalność hospicjum, tak jak w przypadku Cordis, jest nie tylko stacjonarna, to także liczne hospicja domowe.